Aleksandra Popławska jest aktorką, która występuje w większości najpopularniejszych polskich seriali i produkcji filmowych. Kobieta jest stałym gościem w polskim świecie show biznesu, gdzie dała się poznać jako osoba wyjątkowo odważna i otwarta na nowe doświadczenia. Teraz zdecydowała się wystąpić nago w Playboyu. Aleksandra Popławska jest absolwentką Wrocławskiego Wydziału Aktorskiego Krakowskiej PWST. Od razu po jej zakończeniu związała się z Teatrem Rozmaitości w Warszawie, jednak jeszcze przed zdobyciem dyplomu rozpoczęła swoje występy przed kamerami. Występowała w cieszących się ogromną popularnością produkcjach, takich jak m.in. Przyjaciółki, Dwie strony medalu, Barwy szczęścia czy Ojciec Mateusz. Na stałe weszła również do świata polskiego show biznesu, gdzie zaprezentowała się jako osoba wyjątkowo otwarta i bezpośrednia. Nigdy nie bała się podejmować wyzwań, a teraz odważyła się na kolejny, zaskakujący krok, wystąpiła nago w Playboyu. Aleksandra Popławska rozebrała się dla Playboya gwiazdy takich seriali jak Przyjaciółki czy Barwy Szczęścia raczej nie są kojarzone z wielkimi skandalami, czy szokującymi zachowaniami, jednak Aleksandra Popławska potrafi zaskakiwać. Aktorka znalazła się na okładce styczniowego numeru Playboya i trzeba przyznać, że 42-latka wygląda naprawdę kusząco. Kobieta w przezroczystym ubraniu pręży się na fotelu i kuszącym spojrzeniem intryguje internautów, którzy już zapowiadają kupno najnowszego numeru czasopisma. Gorące zdjęcia to jednak nie wszystko, co Aleksandra Popławska przygotowała dla swoich fanów. W środku znajdziemy równie intrygujący wywiad, w którym bez skrępowania opowiada o swoim specyficznym podejściu do nagości. Zaskakujące wyznanie artystki na temat nagości. Okazuje się, że nagość w żadnym wypadku nie jest tematem tabu dla aktorki. Kojarzy mi się z wolnością i swobodą, lubię spać nago, chodzić nago po domu czy ogrodzie, pływać w jeziorze i morzu. To sprawia mi ogromną przyjemność i relaksuje, wyznała. Dalej zdecydowała się zdradzić także, że należy do Federacji Naturystów Polskich i często bywa na specjalnych plażach dla nich przeznaczonych, zatem zdjęcia w Playboyu z pewnością nie były dla niej problemem. Należy do Federacji Naturystów Polskich, dla której nagość to sposób życia w harmonii z naturą, powiązany z szacunkiem dla samego siebie, dla otoczenia i z dbałością o środowisko. Federacja ma w Polsce ośrodek z basenem, saunami i ogromną przestrzenią położoną na wzgórzu, gdzie można czuć się swobodnie. Gdy tylko mogę, korzystam z plaż dla nudystów. Przychodzą tam zazwyczaj całe rodziny z dziećmi, jest mniej ludzi niż na normalnych plażach i nikt na nikogo dziwnie nie patrzy.
Czuję się jak w raju, tłumaczyła.